Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w nowym vlogu. Wróżka w trasie, ale tym razem siedzę se, nie prowadzę. Ja sobie mogę odpocząć i jesteśmy oczywiście w silnej grupie pod wezwaniem. Grzegorz, Dorota. I jedziemy na motanki w okolice Katowic. Będziemy pić kawę i motać dziewczynki. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Jedziemy i jedziemy, już wszyscy głodni. I jest taka dziwna pogoda, bo jest pogoda z bardzo takim przymrużonym powietrzem. Jakby mgła była, a to nie jest mgła, przejrzystości nie ma. A my będziemy normalnie polować na pierwszą możliwą stację do wciamkania czegoś. I kawy. Bo niektórzy kawa, inni i zjem już nawet serdelkę na jakiejś stacji. To ja. Sojowego. No. Nawet z bułką czystą. Tak. Nawet tak, ja zobaczę jakieś burki, dolinki. Fajne okolice, ale mało widać. Mówię tak. Albo wiem, smog, bo może ciśnienie może inne. Być smog, bo to w ogóle tak wisi. Prawda? Wisi. Zresztą powiedzmy, tak. To tak. Czyli smog. Ty, my nie mamy smogu. My jak takie naturszczyki. What's this? A to Katowice. Jesteśmy już z 50 km od celu, ale głodni w piorun. Znaczy mrówka ma bigos sojowy. Ale... Podobno 4 km do... Czego? Do... Jedzenia! To straszne, niektórzy do kawy. Ja kawę nie... Kawę dzisiaj... Już dzisiaj kawę zjadłam. To będę tylko ten... Ej, wiecie, że ja w życiu nie jadłam skrzydełek z KFC? Nie? Nie, bo jak byłam, to byłam na ptaku, a na ptaku, jakkolwiek to nie zabrzmi, łodzianie wiedzą, jest KFC i tam jadłam dwa razy w życiu te kanapki obrzydliwe i było paskudne. I ja nie jadłam tych skrzydełek czy czegoś tam. I ja to chcę. Musisz po prostu zawsze jeść. Kubełek. Chcę kubełek. Nie, raz to często panu kutkiem, tak? Pałką. No. Jak ten kutki z kurczaka w KFC, no to potem szukałem szybko łazienki, bo to było tak pikantne. O, to ja lubię. O, to ja to lubię. To ja to chcę. Zostałam sama w aucie. Grzegorz będzie tanku. Tak ciężko złapać przez te szyby, ale coś tam trzeba robić. Jakieś... Proszę bardzo. Coś na tym znać, coś nacisnąć. Oh my god. Pomachamy. No, takie zabawy. A ja już jestem udręczona, umęczona. Makijaż oczy nawet fajne. Oczy. Makijaż oczy nawet oczy. Wróć do rzeczywistości, wiśnia. Obudź się. Makijaż oka nawet mi się dzisiaj udał. I ja nie naklejam sztucznych rzęs, ponieważ właśnie takie są. Dobra, przestaję truć. Teraz słuchajcie, brudnymi paluchyma. Nic, tylko karty rozkładać. Pierwszy kubełek ever. Rozdziewiczam KFC. Mamy lody oczywiście, tam jest wrap, a to KFC, kubek. Tego nigdy się nie odda, jak jest ładnie. Jesień mamy ładną w tym roku, stwierdzam. Jest bardzo ładna, jest to prawda.
Tak. No mamy ile? Tu masz 12-13 stopni. No. 13 stopni. Dokładnie. No przecież. Taram, taram. A ja tak jadę. I jesteśmy. Pierwsza, druga, wszyscy przed pierwszą. Dobrze. Tadam. Możesz do bagażnika, czy niekoniecznie? Pełno tej takiej folii bąbelkowej i ulotki. Dobry! Jakieś kartony chcesz, czy nie? Kartony prędzej. Czy ty coś znowu kręcisz? Tak. Dorota, to jest urodzinowy. Proszę cię bardzo o to do ochrony. A ja już przynajmniej nie musiałam. Tu pisze A czy B. Czekaj. R A B. Forkluksy to są nasze. To jest moje. I węgielek. A wiesz, że ja ostatnio znalazłam. A ja mam u mnie na biurku. Wiesz co, ja to mogę zabrać chętnie. No. Mimo tylko czekaj. A ja mam cały czas na biurku tą twoją małą węglową. Też nie, nie, też nie. No bo to no się ja czuję, ale nie, nie. Ja mam takie bardzo małe butelki. No bo ja mam... Jakie słodycz! Ej! Na manie, sex on the beach! To byłby olejek za milion złotych, ale na pewno na wszystkich zaś możliwe. Co ty ze mną? Idą dziewczyny! No, ha, 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 ha. Jeszcze będę... Grzesiu, masz zamknięty? Już się otwieram. Wiesz co? No mam tak. Węgiel na ściszczanie. Mam węgiel. Ej, nie, nie, nie. Kciuranku, błagam. Ja to muszę. Nie wchodź, nie wchodź, nie wchodź do samochodu. No jest on zaciekawiony. Tam są kury. Lepiej, żeby nie wchodził. To schowam tu. Tara, tara. Tu. Gabi jeszcze, znaczy tutaj Ebi jeszcze, nie, Boże, tak za szybko. Ebi, Gabi. Pojechaliśmy, jest cudownie. Energizer, przyroda w koło boska. Boska. Piesek, fajny jest piesek. Tak. Dobrze. Postaram się nie przywrócić. Ale fajny jest. Jeszcze mam kiedyś dla takiego psa kamizelkę ratunkową. Ale jest taki do wody, pływał w wodzie ratunkowej. Znaczy on akurat, bo pierwszy nas tak pływał, ten nie pływa dla... A my już na miejscu, pokażę wam. Pokażę wam, najwyżej będą krzyczeć, że mam wycinać. Pokażę. W zasadzie to wam powiem, że to był dobry pomysł, żeby spotkanie towarzyskie zamiast w knajpie tutaj jest pięknie. Tak. Nie? Po prostu rewelacja. Ach. Nie było takiej atmosfery. Wiesz co, my miałyśmy za trzy razy w knajpie w Katowicach? No to wiesz, zjesz, napijesz, pogadasz, muzyka. A, no i poza tym, nie za ciekawie. Inni ludzie to też jest inaczej. No. Nie? A ja mówię, warsztatów to mi się nie chciało, bo zleniwiłam się. A... No właśnie, tak, pani. Wieczorem zasiadasz, kominu, można sobie tak. Jeszcze złoży, dokładnie. Jakie super obrożyki. No. Tak, trzeba, jest przepiękne. Ale to jestem fanka lalek, naprawdę. Bo mnie niestety dom mój stary wypija tak wodę, że no, jest trawa, ale jakoby jej nie było. A tu jak pięknie. Ale za to, jak ja jestem piękna, co by nie podeptać. I lecimy. Kapelutki. Dla damy. Super. O. Super. Nie, chwilkę. Ja idę do ciebie. No. Dobra, ja się schowam. Trzymaj, oddaję ci berło. Królowo. Halo, oddaję ci berło. Cześć, kochana. Wszyscy widzą. Ci. Wypuszczam sondę. Własne produkty? Własne produkty. Z własnego ogródka. Na miodzie? Który? Miejscowy? Nie, zaraz przekazuję. Nie, to nie. Siadaj, to żebyś nie biegała, tylko tak... Nie, to już ci...
Na mnichu. Dostajesz taki miód spadziowy? Limanowy, spadziowy. No to, I to jest płaszcz liściasta. Super, do tego, bo jest delikatniejszy, od razu czuję. Fajnie. To, aha, dobra, to może trochę więcej. Okay. Słuchajcie, tak naprawdę w każdej kulturze, gdzie by nie poszedł po długościach czy szerokościach geograficznych, każdy naród ma swoje lalki. Bo jest to jedna z pierwotnych i podstawowych magicznych czynności. Natomiast jeżeli chodzi o żadanice, chodzi o to, że jest to takie nasze słowiańskie. U nas już trochę zaniknęło, natomiast na wschodzie na pewno jest tego sporo. Ja bardzo dużo jeżdżę na wschód, bardzo dużo słucham ludzi, którzy coś robią. Po prostu jest, w ogóle chyba jestem stamtąd korzeniami i to uwielbiam. Dlatego też przytargałam ze sobą tutaj, żeby przekazywać dalej, o co chodzi w żadanicach. Tych żadanic jest rodzajów mnóstwo, ale tak naprawdę jedyną najważniejszą rzeczą, którą musicie pamiętać, to jest to, że ma być lalka jakakolwiek, zrobiona przez nas i jakakolwiek intencja. Bo to chodzi po prostu o magię. Czyli to nie chodzi o to, czy to będzie dziesięciorączka, która kiedyś pomagała w pracach domowych. Czy to będą laleczki na jednej rączce mężczyzna i kobieta, którą dawało się na ślubie. Szkoły. Szkoła ukraińska, która robi krzyże na krzyżach, ponieważ żadanica nie może mieć oczu, żeby nie spełniać swoich życzeń, tylko nasze życzenia. Natomiast podstawowa to jest, o, tu mamy z krzyżem. Super. Boże, od razu pokaz. Super. Natomiast nasza, jak chcecie, możecie robić te krzyżaczki. To się po prostu tak mota 2-3 kolory. To jest zupełnie proste, też mogę pokazać, jakby ktoś chciał. Ale chciałam, żebyśmy zrobili po prostu z buźką, ale najważniejsze, żeby miała zapaskę, bo to jest taki od wiek wieków ma mieć zapaskę i dopiero na zapasce chustkę. Zobaczycie, że wydaje się to praca łatwa. W momencie, kiedy robi się entą żadanicę, to tak, bo już intuicja ładnie biegnie. Ale zobaczycie, że będziecie mieli problem, bo one będą się rozbierać, ubierać. Nie ta kiepska, nie ten materiał, to nie pasuje. Będą wybredne i z doświadczenia wiem, że jak robimy takie nasiadówki, to około 3-4 godzin się robi żadanice. Chyba, że ktoś zrobi na odpiernicze, ale nie o to chodzi. Podczas motania ja bym tylko poprosiła o zapalenie świecy, jakby można była, Kasiu, tak po prostu na wyczyszczenie energii i na to, żeby tą energię ładnie mieć skąd czerpać, czyli z ognia. Myślimy przed nadaniem formy o intencji i zaczynamy od tej jednej intencji. Ubieramy naszą lalkę, dajemy jej jakiś koralik. Pewnie, że tak. Dajemy jej jakiś koralik, kamyczek, stawiamy i na przykład my mamy jedną lalkę pijaczkę, to znaczy naszą koleżankę. Tak. Słuchajcie, lalka, gdzie się wchodzi, jest piękna, ładna, wchodzisz i nie czujesz energii. Kombinowanie. Może buciki. Nie o buciki. No właśnie, może Krzysiu buciki robił. Nie o koraliki chodzi. Czy zapalimy? Zapal. A to był ewenement. Buciki to tak, ale to jest ewenement. Jest. Natomiast ona po prostu śliwowicę kleje. Jest raz na tydzień przez koleżankę karmiona strzykawką śliwowicą. Tak. Lalki mają swoje. Lalkę należy trzymać czy na ołtarzu, czy w swoim miejscu i w pewnym momencie wy będziecie wiedzieć. To jest właśnie to fajne z lalką. Także myślę, że pomyślimy sobie swoje życzenie. Wszyscy otwierają krąg, czy nie otwierają, czy są jacyś przeciwnicy. Boją się, nie boją. Otworzymy sobie krąg. Zrobimy lalki i w razie czego to ja wam tylko pokażę, jak to zamotać. Dodatki są dowolne. Ja wzięłam gdzieś ten jeden kamień, bo nie mam jeszcze lalki z kamieniem w środku. Ja też, byśmy wstały dzisiaj. Nawet. Ja mam takie pytanie, a jeżeli często się przemieszczam, tak? To z żadanicą? Zawsze z nią. Wiesz co, inaczej, jeżeli masz bazę w domu i ołtarz w domu, to moje też siedzą. Ale mam jedną podróżniczkę. Bo może i tu czasami takie malutkie jeszcze robię, które biorę sobie w torebce jako alter ego. A my od Agatki mamy takie fajne. Cudne, ja jej kocham. Tylko one są, nie ma tablicy, gdzie jest tablica. One są robione z pasków materiału. To ja ją uwielbiam. I się takie główki kształtu. Ja mam zdjęcie w telefonie. To jest też bardzo prosta forma. Słuchajcie, ja uwielbiam tą zagadkę. Tak, super. O matko. Dobra. Te żadanice, które będziemy robić, nie będą miały biustu, ale na przykład jeżeli chcecie dobrobyt i bogactwo, to raz musi być cyc u lalki. Też się wiąże, przywiązuje. To jest konkretnie. I jeszcze jedna rzecz. Oryginalnie nie robiło się szyjąc, tylko motając. Robiło się z resztek ubrań, nie z nowych. Ale teraz jesteśmy cywilizowane, wiedźmy,
nic tam nikomu nie zaszkodzi, oko przymkniemy, doszyć też można. Ja na przykład, jeżeli coś doszywam, to jakby doszywam najpierw na sukience na przykład, a potem ją wiążę. Na tej zasadzie. Ciąć niby nie wolno, żeby nie przeciąć szczęścia. Takie pierdółki. I teraz tak, jak ja robię? Tutaj Grzegorz nam pociął zacne kwadraty. Słuchajcie, przede wszystkim robię sobie z wełenki krążek, ten będzie duży, ale damy radę. Do pokazania. Do pokazania będzie ok. Robię sobie główkę. W którą główkę? Kamyszek, ziółka, intencja na kartce, na tej zasadzie. A ja mogę tylko... Bo ja robię z watki w bawełnianej. O! Główkę. I jest, wiesz, ja też, w ogóle ja nawet nie pomyślałam. I specjalnie kupuję 100% bawełny. I kurczę. Patrz, fajna, bo bardzo fajnie można tam nasionka sadzić. Na środę. Proszę, tak. No, ja tam dałam. Tu dałam watę, tam 10 wata. Więc dałam. Kładę na środek, zginam równo do trójkąta. I na środku tworzy się główka, którą sobie zaginam w ten sposób, bo ona wtedy jest ładna. Tutaj związuję, to jest za duża. Tu powstaną rączki i tu powstanie tułów. I taką lalę, najpierw robimy taką podstawę, a potem ją ubieramy. Czyli to jest proste bardzo. A chustki wam pokażę, jak zawiązać, bo ja, moja babcia umiała, a ja musiałam się tego nauczyć z tym podwijaniem. Mhm. Tak. I ważne w tych białoruskich żadańcach, bo ja bardziej właśnie na Białoruś, że musi być zapaska, stąd koronek nabrała, bo koronki wyglądają najlepiej i dopiero chustka. Także myślę, że nie wiem, z jakiej chcecie podstawy, ale myślę, że z tej zrobię. Kamienie kluczowe, woreczki. Żeby ją zrobić taką, a nie ubrały w sobie. To jest dupeczka. Super, myślę, że to będzie na serki. A wiesz, jeszcze jedzie przez 30. No, cześć kochana, cześć. Co to ma? Tam mają i ten. No, musimy sobie koniecznie zdjęcie zrobić. Naprawdę. I tu mamy jedzonko i mamy mantrę. Idziemy dalej patrzeć, co robią. Pan Marek. Boże. Super. Nie. No właśnie. To straszne. Przepraszam. Właśnie. Ja przychodzić, ale... Kto by tam... Co motają? O tu! Jakie? O, teraz, dobra, już. Proszę bardzo. A tu? Dużo się dzieje. Ładna. Idziemy dalej. O, od razu wiadomo. Śliczne. Jeszcze wam pokażę inne lale, bo są te słoneczniki. Te świeczniki już pokazywałam. Śliczne ołtarzyki. To niby takie stylizowane, ale zobacz, jak to ładnie wygląda. Ja dostałam
na urodziny taką białą, ale zanim ją postawię, to jeszcze trochę ślicznie, komunetka. Mamy. Jak wygląda pobojowisko? To jest artystycznie nieład i burza w ogóle emotion. Oh, I understand. Tak. High ground magia. Really? Really. Really też, co niektórzy bardzo. Really. Aż w really. OMG. O, dziewczyny tu szaleją też. Jaki tu jest ładny kącik. No proszę. Aha. No, to są fajne te, no. Ale no to... W warsztatach już posprzątane. Kawa, herbatka, będzie. Wszyscy się gdzieś grupują. O żadańcach rozmawiają. Są śliczne, ale posprzątane zacnie. Teraz będziemy zamykać krąg i konsekrować nasze żadańce. A to gospodarze. A gdzie jest tak będzie. Musimy je jakoś postawić przodem buźką w jednym kierunku, a ty masz tu więcej światła, nie masz. Ja bym powiedziała, żeby każdy trzymał swoją. Chyba tak będzie najlepiej. Bo one razem, o, nie wiem, o. Światło teraz to. Tak. Czyli róbmy z każdej strony, będzie 300 zdjęć. Oczywiście. Ale obłędnie. Ale to jest dopiero, że ja mam telefon. Ale tam pełno róg jeszcze jest. No poczekaj, na wszyscy posadzą. Ja. Dobra. Ale to takiej ilości naraz żadanic to jeszcze chyba nie widziałam. Ja też właśnie. Hej! Konie, ja wiem, że ty mnie lubisz, ale poczekamy. Tak samo jak te pluszaki na tym podwórku. Z drugiej strony, wiesz? Zaraz złapię na miastę. Będzie zabawa. Dorotka, zrobisz tak, że dwa, to przecież mi jedno. Ja ci zrobię, kochane. Wiesz, one są za bardzo spokojne. Tak. I nie widać. I poczekaj. Potem każdy ze swoją zrobi, nie? Miał się dzieje. Sesja zdjęciowa, stawa. Kto chce swoją robić to na tle? O. Piękne tło będzie, nie? To dawaj. Robimy zdjęcia, stawaj. Wiesz co, a stań tak bardziej na tym, tu, bliżej, bo ja bym chciała zrobić o tak, widzisz? Bo wtedy będzie żadanico ładnie widać. Na szkole umieszczę, nie? Dobra. No, ja zrobię i na szkole umieszczę. Nie. Takie ładne. One są te dmuchane. Grześ też ma takie. No weźcie to w rękę, bo zgłupiałam. To jest dmuchane. To jest dmuchane. Podmuchane. Bo ja mam takie na skalę. Ale to jest lekkie. Ale ja mam, nie, ale to jest takie dmuchane. Ja mam taką filiżankę i taki kubek. Grzesiu też ma taki mały. No. Trochę tak. Efekt co bo to jest dmuchane i dlatego to nie jest ciężkie. No ale dobra. Pa! Dzięki! O to szło. O to cała walka. No. Bo nie ma styczności od razu. No. Ale w ogóle nie parzy. No. Bo ja no. Mam taki wiem, że to jest szkło. Na siebie. Trudno. Szybko było zapakowane. Usiądźmy w budzance. Usiądźmy. Przed podróżą? Wiesz. Mi się przypomniał ten krąg drężny. A, jednak. No, wróciły. Co? Słyszałam bębenek. No bo właśnie tak, obiecałyśmy, ale ponieważ się wszyscy rozeszli, to stwierdziliśmy, że to może nie bardzo ktoś chce, ale jednak się ale mówi teraz tak, ale dobra, obiecałaś, a się zbierasz, więc witam was ponownie. Coś tam do was. Słuchajcie. Tutaj siadamy do was. Tak? To jest ta ekipa, co zostaje i co super. Dobra.
masz? Masz. Dobra. A ja to sobie posiadam. Ja słuchajcie, mam tak, że ponieważ dużo pracuję, to z medytacją u mnie jest tak, że jak się kładę na łóżku i siedzę 8 godzin w pracy, potem jeszcze 5 za kółkiem, albo 2, albo 3 różnie, tak siadam i mówię, tak najlepiej na łóżku usiądę, bo to taka najlepsza pozycja, nie? I mówię, wtedy będę medytować. I nagle okazuje się, że syn mi ściąga okulary i mówi, mamo, zgaszę ci światło. No, głęboka medytacja. Tak, po minucie. I wziąłam sobie taki instrument i stwierdziłam, że to mi będzie pomagało. Słuchajcie, a przede wszystkim, no właśnie, posłuchajcie, ciekawe, co wam, z czym wam się kojarzy. A dla mnie do medytacji jest to dobre, ja wam potem pokażę, że ja to mogę obserwować i nie zasypiam. Dla mnie deszcz. Posłuchajcie. Deszcz mnie może deszcz. Ale słuchajcie, mało komu się kojarzy deszcz. Mało. Wy jesteście pierwszymi osobami, które wam i mnie kojarzy się z deszczem. A wszyscy mówią, że jest to woda. Może. Bo to jest woda i woda też. Ale deszcz. Albo szum wiatru i takie padające z deszczu. Wichura. Wichura. Wichura? Fajne. Ale to jest boskie. No, to już no, ale jak to było, wiesz. Jak to nakręcasz, to nie będziesz miała nie. tego dźwięku, bo myśmy to nakręcały, dobra, nie jesteśmy czekaj. W stanie tego dźwięku. Nie, 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 ale to nie tak. Posłuchajcie, to jest fajnie, prawda. Takie wyciszające. Ja jadę autem i bardzo mocno pada. Aha. O! O ja. A ja z kolei zobaczcie, jak się fajnie patrzy na te kulki. Wow. I tak, tak na głową teraz. Oparcia. Aha. Łapkę fale. A ja u góry czuję, tu ja czuję tą nitkę. Bo to jest sercowa. Złap, tak? Proszę. Kasiu, mogę za tobą też? Ja stoję pod daszkiem, kapie deszczyk, wieje wiatr. Ale on i patrzę jak fale na tym morzu stoją. To matko. No. Ja jak najbardziej uwielbiam. Ja uwielbiam. Mm. Jak ja już nawet poczułam ten wiatr na twarzy. Zobacz, to jest takie. Ja to kosztowało tylko 40 zł. Wow. Wow. To nie jest jakiś koszt, co ci znaczy, bo ja na tą misę teraz tak. Właśnie, za to wyciszę na chwilkę. Oj, przepraszam cię, co ja co tu leży? Iść, tak. No, ja słyszę po głosie też. Mhm. To nie ja. Samo. Padę też dalej.
bosko, bo no nie, aż tutaj... Pięknie, nie? Super. Aż tak wszystko wibruje, nie? Trzymasz ją wyżej, a ja ją czuję poniżej pasa. Dobrze, dobrze napisać. No, dobra. Nie. Ona przestań kręcić, przestań ty kręcić. Ja muszę kręcić, też muszę kręcić się. To do zobaczenia. No, pa. Kochana, pa, pa. Cześć, młoda. Młoda czarownica. I tak jest zawsze, jakoś dwie godziny zawsze żegnamy wszędzie. Dobrze, dobrze, nie? No. Hello. Cześć. Ojejku. Mama, nie zawstydzaj. Tak jak mówię, no Asi. Jej. Nie, bo nie, bo ja myśmy Grzesiu w szkoły. No, młoda mała gdzieś się wyłączyła. A zapomniałam, że tu wszyscy się do strzyżenia. Pozdrawianie. Robiłaś to. Tak, tak. Bez reakcji. Serwice. Dawajcie zdjęcie do rozwodu. Nie, na kochanym jest.